3 czerwca parada motocykli przejechała przez centrum Jeleniej Góry. Motocykliści wyruszyli z Góry Szybowcowej. Ruszyło z Góry Szybowcowej 117 motocykli. W międzyczasie dojechało, więc liczymy około 140 motocykli, już jest na placu. Oprócz tego na placu stoją i kłady, czego nie liczyliśmy, i stoją wozy strażackie. Zjeżdżalnie Dmuchańce, na pewno popcorn, wata jest dla dzieci za darmo dzisiaj. Można się przejechać podnośnikiem strażackim, można zobaczyć sprzęt strażacki, można zobaczyć karetki, punkty medyczne, motocykle przede wszystkim wszelkiego rodzaju. Od kłada po motocykl, jakie są, jakie występują, co tu możemy, nawet policyjne też występują u nas. Prezentowane były również zabytkowe samochody, w tym Fiat 126P. A właściciele zabytkowych aut oraz motocykli ze sobą mieli worki pełne cukierków, bo to z myślą o najmłodszych do naszego miasta zjechali się fani jednośladów. Co ci się najbardziej podoba? Dmuchańce, policyjna motor i ta wieża strażacka, co podnosi do góry ludzi. Jest bardzo fajnie. Ja tak naprawdę od miesiąca czasu jestem motocyklistą, także staram się tutaj moim chłopakom jakby zaszczepić ten bakcyl, który tata złapał. No i jak usłyszeli o tym, że jest taki zlot motocyklowy, także dzisiaj chcieli szybciutko jechać tutaj, no, a jesteśmy z Legnicy tak naprawdę. Złączyłem alarm i głośnik policyjny. W wieku 14 lat już siadałam na motocykl, ojciec mnie uczył SHL-ką. No, takie byłyśmy z koleżanką, że podprowadzałyśmy szwagrowi i jeździłyśmy wszędzie. No i taka pasja to zostało. Adrenalina i fajnie się jeździ na po pagórkach na przykład. We krwi to jest. Tak. Lepszy jak seks. Jazda motorem. Jak we włosach. Co najważniejsze, można było pomóc także innym. Jak? Po prostu oddając krew. To jest jedyne lekarstwo, które super jest potrzebne i każdy może to oddać. Można komuś pomóc po prostu, nie robiąc dosłownie nic. Moto Dzień Dziecka to impreza, która z roku na rok przyciąga coraz więcej i motocyklistów, i tych, którzy chcą się z nimi spotkać. Zapraszamy na przyszły rok. Jak ktoś nie zdążył dzisiaj dojechać, to zapraszamy w przyszłym roku również na Moto Dzień Dziecka. Do zobaczenia na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, tradycyjnie w czerwcu.